Dobra, więc tak, chronologicznie. Zerwałam ze Stuartem, zrobiłam live'a, gdzie płaczę. Odezwała się do mnie Justyna Sukienek, która chciała mi jeszcze bardziej zniesmaczyć Stuarta i opowiedziała mi różne sytuacje z nim związane. Między innymi napomknęła mi o tej sytuacji, której teraz jest głośno. Zaczęła dociekać i wstawiać te wszystkie storiesy. Reakcja Stuarta była taka, że zadzwonił do mnie i zaczął grozić, że sobie coś zrobi. Ja zadzwoniłam do Justyny i spytałam się, co mam z tym zrobić. Ona powiedziała, że mam zostawić go w spokoju, nie wezwać pogotowia, ale ja poczułam, że moim obowiązkiem jest wezwać pogotowie, bo co gdyby faktycznie coś sobie zrobił, więc wezwałam pogotowie i Stuart został umieszczony w szpitalu psychiatrycznym. Justyna się wtedy na mnie zdenerwowała, bo obiecała mi, że nie będę miała kontaktu ze Stuartem i zerwała ze mną kontakt. Ona zaczęła dociekać te wszystkie sprawy, nie chciała mi podać żadnych informacji, powiedziała, że ona chce chronić wizerunek tych dziewczyn, więc ona się z nimi będzie kontaktować. Ona pójdzie na policję, ja tylko wiedziałam, że jedna z nich się nazywa Julka. Te dziewczyny nagle wycofały się ze wszystkiego, więc Justyna poszła bez niczego na policję i policja ją odesłała do domu. Więc ja stwierdziłam, że nie chcę się w to w ogóle mieszać. Potem się jeszcze okazało, że mama Stuarta jest chora, więc gdzieś tam pozostawałam z nim w kontakcie. Stwierdziłam, że jeżeli policja nie jest w to zaangażowana, to ja nie jestem strażnikiem internetu, żeby się w to angażować. Zresztą wiem nic. I na tym się to wszystko kończy. Nic więcej nie mam wam do powiedzenia. To jest wszystko.